Z każdym obrotem silnika wałek rozrządu naciska krzywką na trzonek zaworu, przez co zawór się otwiera i pozwala na przepływ gazów. Następnie krzywka przekręca się do pozycji zamkniętej, a sprężyna dociąga zawór z powrotem na miejsce. Zawory otwierają się w suwie ssania i wydechu, żeby wpuścić do silnika mieszankę lub wypuścić spaliny. Z wiekiem i przebiegiem, po wielu cyklach nagrzewania i chłodzenia, zawory i porty głowicy tracą swoje pierwotne wymiary. Zawory są zaprojektowane do pracy w konkretnych warunkach i parametrach, więc ich rozregulowanie może być bardzo niebezpieczne dla waszego silnika. Kiedy zawór jest za ciasny, w pozycji zamkniętej zapiera się o wałek rozrządu i nie jest w stanie poprawnie się zamknąć. Cylinder nie wytworzy wtedy odpowiedniego ciśnienia sprężania, bo powietrze będzie uciekać przez nieszczelność między zaworem a portem głowicy. Taki silnik może mieć problemy z odpalaniem, mniejszą moc i większe spalanie. Co gorsza, poprawnie działający zawór chłodzi się przez kontakt z aluminiową głowicą. Przy zbyt małym luzie zaworowym zawór nie jest w stanie oddać ciepła głowicy, więc może łatwo się przegrzać i uszkodzić. Ten problem jest szczególnie duży przy jeździe na LPG, bo temperatura spalania gazu jest wyższa od benzyny. Benzyna trafia do cylindra w stanie ciekłym i zmiana stanu skupienia na lotny pochłania część energii, dlatego im bogatsza mieszanka, tym niższe GT. W odwrotnej sytuacji, czyli kiedy zawór jest za luźny, nie powstaje żadna nieszczelność i może się wydawać, że nie mamy problemu, bo przecież ciśnienie sprężania się nie zmienia, ale zbyt wysokie luzy zaworowe to najgorsze, co może wam się przytrafić. Trzon zaworu jest w większej odległości od krzywki, więc zawór otwiera się później, a w pozycji otwartej wzniosek zaworu jest mniejszy, co pogarsza przepływ gazów, dlatego pierwsze objawy to straty mocy i momentu. Szczególnie niebezpieczne dla głowicy jest to, co dzieje się przy zamykaniu zaworów, bo przylgnia zaworu uderza w port głowicy i może spowodować odkształcenia, a w skrajnych przypadkach nawet pęknąć. Szklanka zaworowa jest w zbyt dużej odległości od wałka, przez co po zamknięciu zaworu unosi się i uderza w krzywkę. Przy otwieraniu wałek z dużą prędkością uderza w szklankę i wbija ją na trzon zaworu. Metalowe elementy uderzające o siebie kilka tysięcy razy na minutę wydają charakterystyczny klekot. W tym filmie pokażę wam tani sposób na regulację luzów zaworowych. Będziemy ustawiać luzy w silniku Suzuki M13A, ale to nie ma dużego znaczenia, bo w każdym silniku z płytkowym rozrządem używamy tej samej metody. Najpierw musimy dostać się do wałków rozrządu. Zdejmujemy dolot i odkręcamy pokrywę zaworu. Mierzymy luzy za pomocą szczelinomierza. Szukamy najgrubszego listka, który zmieści się między wałek rozrządu a płytkę regulacyjną i zapisujemy wartości. Trochę ślizgane są te krzywki już. 0,28 nie wchodzi, 0,5 też nie wchodzi. 0,18 weszło. Tu też weszło. 0,2 nie. Zapisujemy plus, to jest cylinder trzeci ten rozrządu, wałek stący, 0,18 0,18. Tu jest za ciasny, 15 wchodzi. Żeby przekręcić wałki, najlepiej wrzucić najwyższy bieg i popchnąć gruza pół metra dalej. W ciężkich autach prawdopodobnie łatwiej będzie przekręcić wałem korbowym, ale z Ignisem nie mam tego problemu. Wyjmujemy płytki, które wymagają wymiany. Przy okazji wyjmuję też wszystkie pozostałe. Za chwilę zobaczycie dlaczego. Każdy cylinder zajmuje 4 miejsca w tabelce. Idealny luz wynosi 0,2 mm dla zaworów ssących i 0,3 dla zaworów wydechowych z tolerancją do 0,02. Jak widać, tylko płytka prawego zaworu po stronie ssącej jest za ciasna, a zbyt luźnych płytek mamy aż 5. Dodatkowo kilka zaworów ma luz, który mieści się jeszcze w tolerancji, ale i tak je wymienimy, żeby miały idealne wartości. Zacznijmy od prawej płytki wydechowej 4 cylindra. Płytki mają wpisaną grubość, ale dla pewności warto sprawdzić mikrometrem, czy nigdy nie były szlifowane. Zapisujemy wartości, a płytki pakujemy w taki sposób, żeby nam się nie pomieszały.
Ja używam woreczków spożywczych, bo lepiej się po nich pisze niż po torebkach strunowych. Wszystkie płytki mamy już zmierzone. Teraz dodajemy kolejną tabelkę. Znamy idealną wartość luzu zaworowego i w tej tabelce musimy zapisać różnicę między rzeczywistym a docelowym luzem. Grubość płytki to 245 setnych. Odległość od krzywki wynosi 18 setnych, a idealny luz to 0,2, więc musimy zwiększyć luz o kolejne 2 setne. W kolejnym wierszu zapisujemy, jakiej grubości powinna być płytka, żeby dostosować luz do naszego celu. Tak samo jak w poprzednim, pomijamy płytki, które mają już odpowiednią grubość. Na tym etapie bardzo łatwo jest popełnić ogromny błąd, który może doprowadzić do zniszczenia silnika. 245 plus 2 to 247, prawda? Tak, ale plus 2 dotyczy wartości luzu, a nie grubości płytki. Żeby zwiększyć luz, płytkę trzeba będzie zmniejszyć, dlatego zamiast dodawać, odejmujemy wyniki pomiaru. Teraz znamy już dokładny cel grubości dla każdej z 16 płytek, tak żeby wszystkie zawory miały idealną wartość luzu. Kilka płytek wystarczyło zamienić miejscami. Trzeba będzie zamówić 4 nowe płytki, a 3 są za grube, więc zamiast je wymieniać, można będzie je przeszlifować. Musimy zebrać 0,02 mm. Można dać je na magnesówkę, ale w swoich autach robię to tańszym sposobem. Najpierw dokładnie czyścimy płytkę, żeby nie zaburzyć wyników pomiarów. Nominalna grubość płytki to 2,45 mm. Zawsze mierzymy kilka razy w różnych miejscach. Jak widać, wyniki różnią się od siebie nawet o 0,01 mm, ale to prawdopodobnie błąd pomiaru. Delikatnie szlifuję płytkę starą i mocno zużytą lamelką. Cała płytka ma na sobie ślady szlifowania, ale widać, że nie zebraliśmy nawet 0,01. Mamy już zebraną 0,01. Teraz wyrównuję płytkę na kamieniu, żeby sprawdzić, gdzie są nierówności i szlifuję wysokie miejsca. Płytka ma już docelową grubość. Na koniec jeszcze raz sprawdzam równość kamieniem i poleruję pastą polerską. Zdaję sobie sprawę, że ta metoda wygląda bardzo brutalnie i nieprecyzyjnie, ale mikrometr nie kłamie. Wyniki pomiarów są bardzo powtarzalne na całej powierzchni płytki. Co ciekawe, błąd pomiaru jest mniejszy niż przed szlifowaniem, bo za każdym razem pokazuje równe 2,46. Ponownie otwieramy głowicę i wkładamy płytki w taki sam sposób, w jaki je wyjęliśmy. Weszło. Przy okazji wymieniam uszczelkę pokrywy zaworu. Luzy sprawdzamy co najmniej co 40 000, a na LPG co 20, chyba że producent silnika zaleca robić to częściej.